Dzień dobry Państwu. My jesteśmy już w domku, to znaczy Piotruś jest w domku, bo Piotruś był w szkole. Nagrywamy tego krótkiego, tą krótką taką wiadomość do Was z pytaniem. Czy chcecie, żebym dalej przeprowadzała rozmowy z osobami z kręgu autyzmu? Przypominam, że 3 takie rozmowy są już na moim koncie z mamami dzieci niepełnosprawnych, autystycznych, z panią Danusią Okrztulską, mamą autystycznego Macieja, który zrobił w wieku 30 lat tytuł doktora prawa, z Paulinką z kanału Innymi Oczami. Paulinka ma 7-letniego syneczka z autyzmem i z Małgosią Studzińską, która ma 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a sama jest w spektrum autyzmu. I chciałabym się zapytać, czy Was interesują takie rozmowy, czy jest to dla Was ciekawe? Kogo byście chcieli zaprosić do takiej rozmowy? Przypominam, że to ma być osoba z kręgu autyzmu. Mama bądź tata, bądź najlepiej to autysta mówiący, bo miałam też takie plany. No, chciałabym znać waszą opinię na ten temat. Pokażę wam mojego autystyka. To mój Piotrenko, kocham go nad życie. Był w szkole i on teraz wrócił wesoły. Ja wam powiem, dlaczego on jest wesoły. Bo ja mam w piekarniku bezy i on już na nie czeka. Więc kończymy i proszę Was o odpowiedzi w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, co sądzicie na temat tych moich rozmów. A jeszcze na koniec Wam powiem, że cykl tych rozmów nazwałam Zwyczajni Niezwyczajni.